Bardzo serdecznie witam na spotkaniu, które jest jednocześnie spotkaniem promującym kolejne wydawnictwo monograficzne poświęcone parkowi. Tym razem jest to Park w Łuczanowicach. Proszę Państwa, wchodzimy w tą aleję grabową. Jedna strona zachowana tego żywopłotu. Proszę zobaczyć, najgrubsze drzewo tutaj ma tylko 230 cm. No ale dlaczego? One mają te graby, niektóre po 300 lat. Tak stare drzewa, tylko że one rosły przez pewien czas jako strzyżone, niskie drzewka. Czyli tu jeszcze mogły być ozdobne jakieś klomby. Grusze spotykamy, owoce spotykamy dalej. Tu był sad w tej części i oczywiście były piękne drzewa, różne owocowe. Ale my z moimi braćmi, no i z kuzynami, bo tu zawsze było mnóstwo naszych rówieśników, kochaliśmy jedno drzewo. To drzewo się, to była jabłoń i myśmy nazywali tą jabłoń, ja nie wiem jak fachowo się nazywała, granaty. A dlaczego? Dlatego, że to była sławna dla nas małych dzieci jabłoń, bo nie można było zjeść jednego jabłka, takie duże, byłoby takie ogromne jabłka. My ze swojej strony, jako Rada Dzielnicy 17 Wzgórza Krzesławickie, staramy się uczulać zarządzających, że takie piękne obiekty istnieją na terenie dzielnicy i polecamy ich opiece. Również w miarę naszych skromnych środków finansowych staramy się również dofinansowywać wszelkie przedsięwzięcia mające na celu utrzymanie tychże obiektów. Park i w Wadowie, i w Łuczanowicach należą do najpiękniejszych parków w tej okolicy. Zachował się bardzo ciekawy starodrzew, bardzo ciekawa historia właścicieli tych miejsc, także postanowiłem właśnie zgłębić tajemnice tych dwóch miejsc i wydać te dwie publikacje dzięki uprzejmości Ośrodka Kultury imieniem Cypriana Kamila Norwida, który serię Parki Krakowa wydaje. Coraz częściej słyszymy o tym, żeby wychowywać poprzez sport. Dewiza naszej szkoły, Semper in Altum, zawsze wzwyż, doskonale współbrzmi z ideą sportu. Dlatego zależy nam na tym, żeby promować właśnie postawy, kształcić przez sport, który tutaj w naszej szkole jest realizowany głównie poprzez takie dyscypliny jak piłka siatkowa dziewcząt i chłopców oraz gimnastyka artystyczna. Staraliśmy się, żeby ta hala była wielofunkcyjna, więc możemy w niej i uprawiać siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną, piłkę nożną, halową. Także nasz zamiar jest taki, żeby ją udostępnić naszym dzieciom generalnie, ale też chcemy, żeby służyła tutaj ludziom, którzy mieszkają wokół szkoły. Dobrze się stało, że akurat otwarcie tej hali zbiegło się z 60-leciem Nowej Huty i z organizacją pierwszego turnieju międzynarodowego, bo nigdy na terenie Nowej Huty w Krakowie nie był rozgrywany turniej międzynarodowy tej kategorii wiekowej. I akurat dzięki przychylności pana prezydenta profesora Majchrowskiego, pomocy finansowej miasta, mogliśmy zorganizować tak duży, potężny, bardzo ładny turniej. Nie ma lepszego miejsca niż to, aby stworzyć Muzeum Historii Polski. To jest to miejsce, które pozwala na pewną refleksję i pozwala na to, aby zrozumieć nasze korzenie. Chyba nikomu z nas się nie śniło, że wszyscy, tak jak tu stoimy, dożyjemy tej chwili, że PRL będzie zamykany w archiwach i muzeach, a wolna Polska będzie na zewnątrz.
Ja jestem dumny jeszcze przede wszystkim z tego, że ta wystawa jest w Nowej Hucie, bo Nowa Huta była obok Gdańska takim drugim biegunem na południu Polski. Jak ktoś powiedział, Andrzej Gwiazda bodajże, że jeden Lenin zaczął, a drugi kończy, bo w 1988 roku tak było właśnie, że ta Nowa Huta podawała w tym wiosennym przebudzeniu Solidarności ponownie po prostu ludzi do działań, do czynu i tak dalej. W stanie wojennym tuśmy się zjawiali, mówię my, no bo wtedy w większej grupie, w Mistrzyjowicach, gdzie chroniliśmy się w tych trudnych czasach, gdzie próbowaliśmy rozmawiać z tymi, którzy tam przychodzili do kościoła. Tam robiliśmy wystawy, tam próbowaliśmy pokazywać nasze filmy. Niezależnie od tego, że to jest rocznicowa wystawa na 4 czerwca, która ma uczcić jakby przypomnieć nam ten dzień 4 czerwca 1989 roku, to jeszcze to jest jakby taki początek tego, jak może wyglądać Muzeum PRL. Te zdjęcia świadczą o tym, że mogę sobie pogratulować, że przez to całe dziesięciolecie, nie tylko okrągły stół, ale przez całe dziesięciolecie pełniłem być może właściwie rolę dziennikarza, fotoreportera i Polaka, który robił to z przekonaniem, że kiedyś to być może gdzieś po cichu się ukaże.